Cześć. Chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób dobrze wyznaczać cele. Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek już spotkaliście się z wyznaczaniem celów, albo to Wy wyznaczaliście cele komuś, albo ktoś wyznaczał cele Wam, to prawdopodobnie spotkaliście się z określeniem, że cele powinny być SMART. SMART, te literki to są pierwsze litery angielskich słów: Specific, Measurable, Achievable, Relevant i Time-Based. Po polsku konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. I oczywiście jest to bardzo dobry sposób na wyznaczanie celów. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że jest to model, który został wymyślony dla menadżerów, którzy definiują cele dla innych ludzi. Dlaczego? No dlatego, że bardzo często było tak, że te cele były albo nieosiągalne, które były przez menadżerów narzucane, albo nie były określone w czasie, więc nie wiadomo było, kiedy trzeba było je zrobić, albo były zbyt mało konkretne, no w związku z czym bardzo wiele osób po prostu nie wiedziało, o co tak naprawdę chodzi menadżerom. Dlatego ten model SMART świetnie się sprawdza, jeżeli to Wy chcecie wyznaczyć cele komuś. Natomiast, jeżeli chcielibyście wyznaczać cele sobie, to polecam Wam zupełnie inny model. Jest to model EXACT. Explicit, Exciting, Accessible, Challenging i Time Framed. Czyli Explicit jednoznaczny, Exciting no, powinien być dla nas czymś ekscytującym, Accessible mierzalny, Challenging wyzywający, Time Framed osadzony w czasie. Dla mnie tak naprawdę kluczowe właśnie w tym elemencie, w tym modelu wyznaczania celom samym sobie jest ten model challenging. W modelu SMART problem był taki, jednym z problemów było to, że menadżerowie wyznaczali komuś zbyt ambitne cele, chcieli od nich zbyt wiele i te osoby nie były w stanie tego osiągać. Jednak problem z nami, kiedy to my sobie sami wyznaczamy cele, bardzo często jest taki, że zaniżamy pułap. Uważamy, że tak dużo nie jesteśmy w stanie osiągnąć, w związku z czym te cele są bardzo małe i bardzo często właśnie nie są ambitne, w związku z czym ten element challenging jest tym elementem jednym z najistotniejszych z mojego punktu widzenia, kiedy sami sobie wyznaczamy cele. Więc przypominam jeszcze raz, jeżeli wyznaczamy cele komuś, jak najbardziej polecam model SMART. Jeżeli wyznaczasz cele sam sobie, polecam model EXACT. Dzięki wielkie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, jeżeli Wam się przyda, zachęcam Was do polubienia go, szerowania go na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, czy LinkedIn. Dzielcie się tą wiedzą i mam nadzieję, że będzie przydatna nie tylko dla Was, ale i dla Waszych znajomych. Dzięki wielkie. Cześć.